kolejny temat, o którym chcę dzisiaj troszkę powiedzieć. Z tym, że on będzie miał jakby dwie chyba części, mi się wydaje, bo na pewno miał dwie części. Któregoś dnia wstałem rano, kiedy modliłem się. I doszło mi takie słowo od Boga. Upadł diabelski dom biedoty. Upadł diabelski dom biedoty. Upadło. Którzy z was byliście za granicą, może mieszkaliście? Ja mówię za granicą w krajach, które są lepiej sytuowane niż Polska. Agata teraz kilka dni spędziła tam walki, no jakby my często mówimy, że w tych krajach, zresztą z tego się doświadcza, Anglia, Holandia, Belgia, gdzieś jakieś kraje po prostu, które mają lepszy status społeczny, że tam jakby nie ma takiego ciśnienia, takiego parcia. Co wielokrotnie nie oznacza, że te kraje są wolne od demonicznych sił, bo tak nie jest. Ale nie ma tego parcia, co u nas. Teraz jest wiele wątków tego tematu, ale jednym z wątków jest, wiecie co? Ta Polska to jest kraj, w którym jest mentalność biedy. Społeczna. Głęboko zakorzeniona mentalność biedy. I w ogóle jest tak, że kiedy bieda znika z życia człowieka, fizycznie i mentalnie, to życie człowieka nabiera zupełnie innych kolorów. Rozumiecie? Wszyscy, jak tutaj jesteśmy w tym kościele, w tym momencie, na tej sali, gdyby każdy z was mógł w jednej chwili rozwiązać wszystkie swoje dylematy finansowe i oprócz tego ustanowić poziom finansów, który chcielibyście mieć, tak? To większość waszych problemów by zniknęła. Tak jest, prawda? Ale w naszym kraju bieda jest uznana za cnotę. I przekazywana jako cnota z pokolenia w pokolenie. Brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb człowieka w takich dziedzinach jak pożywienie, schronienie, ubranie, transport, rozwój kulturowy i rozwój społeczny. Jeżeli jest brak środków, tych środków nie ma. Tak, to znaczy, że jest bieda. Jeżeli te środki są naciągane, przerzucane z miejsca na miejsce. To odpuszczę, żeby przykryć tamto. Tamto odpuszczę, żeby przykryć to. Tego nie zrobię, bo to załatam. To jest bieda. A rozumiecie? To bieda. To się tak nazywa. To się nie nazywa błogosławieństwo Boże. To się nie nazywa sukces. To się nazywa bieda. I to panuje w tym kraju. Dlatego jak wyjeżdżamy gdzieś i tam tego nie ma, to my się czujemy dużo, dużo lepiej. Bo w związku z tą sytuacją, kiedy ona znika, to znika masa różnych problemów ludzkich, a w związku z tym masa demonów nie ma dojścia do człowieka.
I są demony, ale inne. Dla nas Polaków lightowe. Demon w wersji light. Wyjeżdżam sobie do Holandii, są demony, ale co to są za demony? Ja wśród tych demonów mogę spać. Bo to są, rozumiecie, demony light. A w Polsce nie. Przyjeżdża się do Polski, w Polsce się wysiada na lotnisku, samochodu. Co się stało? Wróciłeś do Polski, kochanego kraju. Wróciłeś do Polski. Żeby nie było, to nie chodzi tylko o Polskę. Na przykład mateczka Rosja to jest następny w ogóle system biedy. To bieda. W tym kraju śpiewa się piosenki o biedzie. Rozumiesz, o co chodzi? Z naszym też, trochę mniej. Rozumiesz? Ale w Rosji to się polaty śpiewa. Rozumiesz? Że jest biedny, jest pusty w ryj, ale idzie, proszę ciebie, drogą przy Bajkale i ogląda i widzi ptaki, widzi zieleń, proszę ciebie, o co chodzi? Oni bardowi rosyjscy. Bieda. Ukraina bieda. Te wszystkie kraje, rozumiecie, postsowieckie, to wszędzie była bieda. Oni położyli rękę na biedzie. Oni się posłużyli biedą. Mentalność wyprowadzenia człowieka z tego, to był atak na reżim. Rozumiecie? Nazywano ludzi bogatych karłami reakcji. Oni przynosili inny światopogląd. Nie pozwalano słuchać piosenek, takich zespołów, nie wiem, jak Pink Floyd czy Led Zeppelin, dlatego że oni prezentowali w ogóle środowisko sukcesu. Rozumiecie, o co chodzi? Po cichu się tego słuchało. Mówiono u nas, najważniejsze, żebyś był porządny. Bądź porządnym człowiekiem. Ja nie mówię do swoich dzieci, żeby byli porządnymi ludźmi. Ja w ogóle nie rozmawiam z moimi dziećmi na tym poziomie. Ja pcham moje dzieci tam, gdzie będzie najmniej demonów. Wiecie, gdzie musimy wypchnąć nasze dzieci? Tam, gdzie jest najmniej demonów. Jak chcemy coś dobrego dzieciom zostawić. To tam ich wypchnąć. Socjolodzy zgodnie twierdzą, że bieda stanowi zagrożenie dla głównych celów i zadań życiowych człowieka. To jest zgoda na socjologów na całej Ziemi. Ona stanowi, jest w czołówce zagrożenia. Jest w czołówce zagrożenia. Co ciekawe, to jest też ciekawe, że bieda to jest imię. Nosił je słowiański demon, nasz rodzimy przaśnie. Zapraszam, proszę sobie kupić Wielka Księga Demonów Polskich. Kilkoro naukowców zebrało potężny materiał dowodowy na temat systemu demonicznego Słowian Polan, rozumiecie? I całego tego w ogóle towarzystwa, z którego my się wywodzimy. Bieda to był demon, rodzimy na tych ziemiach. Ona miała tak na imię. Według wierzeń Słowian sprowadzał ów demon na ludzi niedostatek i zmartwienia. Słowianie wierzyli, że aby pozbyć się biedy, trzeba było podrzucić demona swojemu wrogowi. Dlatego magicy słowiańscy wyzywali imienia biedy nad różnymi przedmiotami, na przykład nad kawałkami drewna do opału.
i podrzucano je w Polskę sąsiadowi. Bo to był wróg. To są normalne opracowania historyczne, słuchajcie. To jest w ogóle, my, dlaczego ja chcę, żebyśmy mieli głęboką świadomość, skąd my się wywodzimy i gdzie my żyjemy. I jakie też mamy zadanie do spełnienia, bo jeśli Bóg cię powołał tu, to ty musisz doskonale znać działania diabła tu. A tu jest bieda. Taki byt. Od tysięcy lat. I my często gromimy różne rzeczy. Rozumiecie? Natomiast ja zauważyłem, że to nie jest prawda, że chrześcijanie tak cudownie rozprawiają się z biedą, bo się z nią nie rozprawiają. Chrześcijanie biedę absorbują. Biorą ją i stylem polskim tworzą z niej pewnego rodzaju superlatywę. No tak, jestem biedny, ale bogobojny. Biedny, ale porządny. Rozumiesz? Jestem biedny, ale. Nie ma biedny, ale. Biedny oznacza będący pod wpływem demona biedy. Jeśli ktoś jest biedny, to jest zdemonizowany. I to jest fakt duchowy. I nie trzeba diabła szukać gdzieś, tylko trzeba go szukać tam, gdzie on jest. I zamiast zajmować się pewnego rodzaju enigmatycznymi strukturami duchowymi, to trzeba się zacząć diabłem zajmować takim, jaki on jest. Rozumiecie? Trzeba mu wytoczyć wojnę na tym poziomie, na którym on jest rzeczywiście. Bieda, znaczy biedota, to ludzie pozbawieni środków do życia. A druga Księga Królewska 24, 11, 14 mówi tak. Nabukadnezar, król babiloński, zagarnął do niewoli całe Jerozolem, wszystkich dostojników i całe rycerstwo, 10 000 jeńców oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Nie pozostał nikt, oprócz biedoty, spośród prostego ludu. Czytałem to i mówię, zaraz. Przecież to był profesjonalny strateg. Wjechał w kraj. Winien kraj spacyfikować. Czemu on bez żadnych straży zostawił mój Panie Boże całą tą w ogóle biedotę w Izraelu? A Duch Święty do mnie mówi tak. Bo oni byli niegroźni. Bo byli biedni. Wystarczyło, że byli biedni. I byli trzymani za ryj przy ziemi. I nie potrzeba było drutów kolczastych. I nie potrzeba było strażników. Wystarczyło, że byli biedni. Wystarczy, że człowiek jest biedny. I diabeł może iść na lunch. A rozumiesz? To jest wystarczające. Że załaduje człowiekowi biedę do życia i może iść na lunch. Może iść na urlop, bo ten człowiek już siedzi w więzieniu. Już siedzi w więzieniu. Widzimy wyraźnie, że bieda była wystarczającym zniewoleniem i nie trzeba było niczego więcej, żeby zatrzymać Żydów na miejscu. Oni nie uciekali, bo nie mieli za co. A co ciekawe, ta biedota wywodziła się z prostego ludu, co w konsekwencji oznacza nieposiadającego wiedzy i nieposiadającego możliwości. Kto to jest lud prosty? To jest lud, który nie posiada wiedzy w jakiejś dziedzinie, tak? I możliwości, zresztą idących, które idą za tą wiedzą.
Prawda? Czyli nie posiada teorii w danej dziedzinie i nie praktykuje, no bo jak ma praktykować, jak teorii nie posiada. Ci ludzie byli przekonani w swoich sercach, że ten stan, w którym są, to jest stan ostateczny. Oni się przyzwyczaili do biedy. Przyzwyczaili się. Wiecie, jak się można przyzwyczaić do biedy? Ludzie to nazywają wierzącym, że ja jestem oszczędny. Ja jestem oszczędny. Proszę spytać mojej żony, jak ja jestem oszczędny. Oszczędny. Rozumiecie? A to nie oznacza biedny. To są dwie różne sprawy. Oszczędny to oznacza, że jechała Agata z Sarą do Anglii, to dałem im 500 funtów i powiedziałem, to jest na wszelki wypadek. Potem podałem wszystkie ceny ubrań, które są w Anglii. Pokazałem, jakie są promocje, jakie są rzeczy. Mówię, o, rozumiecie, o co chodzi? Bo jestem oszczędny. Rozumiesz? Ale dlatego, że nie jestem biedny, to mogłem dać 500 funtów. Na przykład. Żeby było na wszelki wypadek. Wierzący ludzie też mówią, ja mam wiarę. Twoją wiarą, będąc pustym jak bęben turecki, nie zdziałasz nic w królestwie. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to musisz dokładnie czytać Pismo Święte, gdzie jest opisany człowiek, mędrzec w przypowieściach Salomona, który był w mieście, które było zaatakowane przez wroga i jest napisane, że przez mądrość tego człowieka owo miasto mogło zostać uratowane, ale to miasto nie zostało uratowane, ponieważ oni go nie chcieli słuchać, a nie chcieli go słuchać dlatego, bo był biedny. Jedyny powód, dla którego nie chcieli go słuchać, dlatego, że był biedny. Czyli jaki był dla nich? Niewiarygodny. Ludzie biedni są niewiarygodni. W Stanach, żeby ktoś został prezydentem, to musi być milionerem. A znaczy miliarderem w zasadzie. To milionerem, milionerem, to się już takie słowo bardzo wyświetlane. To będzie miliarderem musi być, bo on inaczej nie będzie w stanie, a u nas nie trzeba być, u nas proszę Ciebie, nie trzeba być, może być nikim. Prezydent jest prezydentem, proszę Ciebie, on, jak ja ostatnio posłuchałem, ja nie znam angielskiego, ale zawsze słucham chętnie, jak ktoś mi przetłumaczy, co mówi po angielsku, że ostatnio co nas, słyszeliście, nasz prezydent powiedział po angielsku. Tak, to było po prostu, nie chcę tego powtarzać, bo mistrz świata po prostu człowieku. Prezydenta mam takiego. Wiecie, o co chodzi? Chcecie to popatrzeć, co prezydent powiedział ostatnio, to wam wyjdzie. Zaszokowany, nie? Ale u nas może być taki człowiek prezydent, nie jest problem. On nawet człowiek znikąd. Pusty, wryj, rozumiesz, o co chodzi? Prześlizgający się proszę Ciebie na jakimś systemie partyjnym. Przeleci! Ale nie w takim kraju jak Ameryka, która również biedę uważa za przekleństwo. Ronald Reagan. Nieraz to wspomina, moim zdaniem, najlepszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Jak wszedł na urząd, pierwszą rzeczą, co zrobił, to obciął wszelkiego rodzaju dotacje państwowe dla ludzi, którzy nie pracują. I to był szok! I obniżył podatki tym, którzy są przedsiębiorczy. Wow, co się stało? Zabrał biednym. No tak, biblijnie, bo to był wierzący człowiek. Jak to? Tak. Kto ma, temu będzie dodane. I Reagan to rozumiał. Kto nie ma i to co mnie ma, że ma, będzie mu odcięte. I pozdziwienie. Dlaczego? Bo kapie z tego. Bo żyjesz w Ameryce. W kraju sukcesu. Jeśli nie mieścisz się w tej maleńkiej kategorii inwalidy, tak? To ty musisz mieć sukces. Bo to jest Ameryka. To jest Ameryka. Rozumiesz? Ronald Reagan powiedział, bo był Amerykaninem z krwi i kości.
bieda to przekleństwo. Co robią ludzie pod wpływem biedy? Księga Hioba, 30 rozdział, 3 werset. Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Wynędzniali z biedy. Zrywają rośliny pustyni, ziemi dawno jałowej. Co robią ludzie pod wpływem ducha biedy? Żyją byle jak, myślą byle jak. Żyją byle jak, bo myślą byle jak. Nie są w stanie sięgnąć ponad pewien poziom, nawet nie próbują ruszyć swoim wnętrzem do przodu. Bieda ich zniewala. To bieda do nich mówi, pokazując im doświadczeniem, tak? Jesteście zerem. Nie wyjdziecie z tego. Rozumiesz? Ludzie będący pod wpływem biedy działają chaotycznie i sięgają po rozwiązania nieadekwatne do sytuacji, przez co nie mogą wyjść z impasu. Kiedy myślisz w mentalności biedy, to myślisz chaotycznie. Jak myślisz chaotycznie? Co tu do garnka włożyć? Co ja mam do garnka włożyć? Mam pusty garnek. Co włożyć do garnka? Załóż post. Chrześcijanie. Załóż post na dzień dobry. Schowaj garki. Usiądź i zacznij szukać Boga. Przestań działać w systemie biedy. Schowaj garki. Nie mów, nie mam ci do jedzenia. Mów, poszczę. Dokąd? Aż Bóg powie, że przestał. Kurczę! Ale bieda mówi, nie! Myśl, co do garnka włożysz. Myśl, jak zwiążesz koniec z końcem. I potem ludzie chodzą i szukają roślin pustynnych. Rozglądają się po pustyni. O! Listek! Jak na repocie lodowcowej, człowieku. Mleczek. Ostatni mleczek. Zeżar ostatni mleczyk, za chwilę gonią go dwa panterne stwory. Grozi mu utrata życia. Przed chwilą był wolnym w ogóle pytem. Jak nie oglądaliście, proszę, obejrzyjcie tą bajkę. Wolny pyt chodzi sobie, rozumiesz, o co chodzi? Mleczyk jest głodny, rzuca się, zżera, natychmiast ma wrogów, natychmiast. Wystarczy, żeby nie zżar. Ale bieda w myślach tego w ogóle stwora mówiła, musisz zeżreć ten mleczek, ostatni mleczek. Rozumiesz? Co to jest zjeść mleczek? Co to w ogóle jest? Jak ludzie, jaki to był chaos, jak w ogóle w czwartek Putin napadł na tę Ukrainę i wszystkie CPN-y, człowieku, stacje benzynowe, wszyscy leją ropę. Ja tak się nawet już dobra, w porządku. Kretynizm, ale mówię, Boże, do tego stopnia? Na co im... Ludzie myślą, że co, jak zaatakują bak ropy i parę chłopoków, to co to znaczy dla nich? Przecież to, że to się wyjaśni w przyszłym tygodniu. To jest dokładnie jedno, bo to rzadko kto miał. Ja widziałem takie beki podjeżdżali z takimi pykami na koszu w ogóle, no nie? Na ciągniętymi za samochodami. Ale generalnie przeciętny Kowalski przyjeżdża, w ogóle ładował sobie tam 3-4 karnistry. Po co te 3-4 karnistry? Po co? Najjutrzejszy, no na przyszły tydzień dojeżdżaj, bez sensu jakieś. Człowieku, 200 kilometrów? 200 kilometrów? I potem człowieku, roba właśnie złoty 20 w górę, proszę pana. To jest bieda, mentalność biedy. Mentalność biedy. Człowiek nie mający mentalności biedy leży i mówi tak, nie będzie ropy. Się wyprowadzę do Arabii. Wiesz, o co chodzi? Czy tam gdzie? Się wyprowadzę. Przecież mogę się wyprowadzić. Przecież mogę się wyprowadzić. Jestem w wolnym, ale mogę się wyprowadzić. Mówię, że w Arabii będę się w Europie mylił. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ale biedak, on ma blokadę. Dla niego w ogóle wszystko się kończy, bo ciebie równo z bakiem samochodu. Tu się kończy wszystko. Mentalność biedy. Wiecie, tego się nie zauważa. Bo wiecie, czemu tego się nie zauważa? Jak się siedzi w gównie, to się nie wie, że jest się brudny. Wiecie, o co mi chodzi?
Jak się wdepnie w gówno, no to faktycznie coś się przylepiło. Ale jak żyjesz w gównie, żyjesz, normalnie oddychasz nim, rozumiesz, o co chodzi, jak w łonie matki. Rozumiesz, o co chodzi? Zasysasz, wypuszczasz, zasysasz, wypuszczasz. To ty mówisz, nie, no to jest normalne środowisko życia. To nie jest normalne środowisko życia, żyjesz w szambie. Odfiltrowujesz kupę. Rozumiesz, o co chodzi? Na tym w ogóle cała energia ci się spala. Ale wtedy jest trudno to dostrzec. Bieda otacza człowieka. Osacza go. Bieda zmienia rozumienie i działa tak destrukcyjnie, że jeśli że człowiek inwestuje ostatki, rozumiecie, co chodzi? Licząc, że przyjdzie ratunek. Oddaje ostatki, że ratunek przyjdzie. Ratunek. Słyszeliście, jak dzisiaj Dawid opowiadał o czymś. Robi to, co robi. Wali kasę. Idzie. Diabeł go prowadzi, przegrywa pieniądze. Przychodzi, modli się, ratunku. Bóg mu przysyła człowieka, daje mu 600 zł. Co robi? Co robi głowa? Co robi? Słyszeliście, co zrobiła ta głowa? Poszedł, przegrał 600 zł. A potem jest dziwne, że jest głos Boga i mówi, więcej ci nie dam. Ja też bym nie dał. No nie dałby. No daję ci 600 zł. No. Poszedłeś znów przegrać? Dlaczego? Bo to jest bieda. Bieda, mentalność biedy, to chłopak żyjący w mentalności biedy, którą rozwali w swoim życiu. Rozumiesz? Ale to bieda! To w ogóle jest! Ktoś mówił, to jest demon hazardu. Ech. To się mieści w bani. To jest w głowie człowieka. Ja wiem, że są demony, one za tym stoją, ja to wszystko rozumiem. Tylko ja wyrzucałem takich demonów w swoim życiu, ja nie wiem, ile demonów wyrzucałem, tego rodzaju też. Rozumiecie? Za miesiąc stan człowieka był taki sam. Wracał jak na gumce. Rozumiesz? Miesiąc się pobujał, rzucił halleluja, niebo, już on chwali, wszystko chwali, niebo, wszystko chwali. Rozumiesz? Bo Bóg leży. Czemu? Ten demon do czegoś wraca, wraca do mentalności biedaka. Mentalność biedaka. To jest tak jak z tymi, co w totolotka grają. Jest taka banda kretynów w tym kraju, co gra w totolotka. Człowieku, w ogóle rozumiecie, że ci ludzie, w ogóle oni, w ogóle wiecie, że szansa wygrania w totolotka jest w ogóle, większa szansa jest taka, że będziesz szedł ulicą i cię biorą strzeli w głowę. Że samolot się z tobą rozbije. A ty, że w totolotka wygrasz, ale banda kretynów gra w totolotka. Rozumiesz? Systemami. W systemie je, bieda! Mentalność biedy. Rozumiesz? Musimy to zobaczyć szeroko. Musisz zobaczyć, jak masz ty, bo to jest bardzo ważne. Bo co nas interesuje? Nas w ogóle nie interesuje ten świat. Nas w ogóle nie interesuje ten naród. Nas nie interesuje Kościół w tym narodzie. Nawet. Nas interesuje nasza łódź. Nasza łódź. Nasza łódź ma dopłynąć. Na naszej łodzi ma nie zabraknąć niczego. Na naszej łodzi ma nie być zwłok. Nasza łódź ma nie zatonąć. Nasza łódź. Rozumiecie? Nasza łódź. Inne łodzie nie obchodzą nas. Najwyżej będziemy ich ratować, jak starczy nam czasu. Ale jak mamy my? Przy powieści Salomona 12:13 w przekładzie Nowej Biblii Gdańskiej brzmi tak. Sprawiedliwy unika biedy. Unika biedy. Unika oznacza nie doświadcza czegoś. Sprawiedliwy
nie doświadcza biedy. I to jest stwierdzenie. To nie jest uniknie, rozumiesz, albo jak Bóg da. Nie, to jest stwierdzenie. To jest takie stwierdzenie, jak w Nowym Testamencie grzech nad wami panować nie będzie, kropka. Ktoś mówi grzesz, ja mówię, nie, dlaczego? Ja mówię, dlaczego ty grzeszysz? Może nie przeczytał. Może się nie przeczytał, nie zapoznał się, proszę ciebie, z materiałem pisanym, z instrukcją obsługi nie zapoznał. Ten grzech na pewno nie przeczytał. Trzeba przeczytać. I trzeba przeczytać też to, że sprawiedliwy unika biedy, kropka. Nie, że przejdzie przez nią, nie, że przetrwa w niej. Rozumiecie, o co chodzi? Nie, że da radę. Anonimowi alkoholicy dają radę, rozumiecie, o czym mówię? Oni dają radę. Mają swój system 12 kroków, mają niepicie pro ciebie od 12 do 12 i tak przeżywają życie. Bardzo dobrze, fajnie, niech se przeżywają. Rozumiesz? Żeby tylko nas zapraszali na meetingi, żebyśmy głosili Chrystusa. Ale my nie jesteśmy, żeby wytrzymywać, przetrzymywać. Dla nas jest jasne słowo, sprawiedliwy uniknie biedy. Staje się rano i się mówi, ja jestem sprawiedliwy, uniknę biedy. Bieda mnie nie dotyczy, bieda mnie nie dotyczy. Tak jak mnie nie dotyczy na przykład konflikt między Tutsi i Hutu. Rozumiecie, takie dwa plemiona, które się tłuką w Rwandzie, czy tam gdzieś, ja już nie pamiętam, czy może się tak tłuką, ale mnie nie dotyczy. Nie jestem ani Tutsi, ani Hutu, ja w ogóle tam nie byłem. Ja nawet nie wiem, jak oni wyglądają, ja nie wiem, o co oni walczą. Oni mogą walczyć, te dwa byty tam, te dwa narody. Tak. Ale mnie tam nie ma. Ja nie jestem pytany o zdanie nawet w tym temacie. Tak jak w temacie biedy. Mnie tam nie ma. Mnie tam nie ma. Jesteś sprawiedliwy, bo jesteś w Chrystusie. Rozumiesz? Przecież to proste. A sprawiedliwy uniknie biedy. Jesteś sprawiedliwy, bo jesteś w Chrystusie. To jest. Ty jesteś sprawiedliwy. I unikniesz biedy. I to się przyjmuje jako ostateczny pewnik. I z tym się człowiek musi oswoić. Przegryźć w sobie. A więc w duchowej rzeczywistości nasz status unikającego biedy czyni nas ludźmi, którzy nigdy nie będą biedni. I teraz jest pytanie. Czy ty w ogóle masz tą świadomość, że nigdy nie doświadczysz biedy? Nawet jeśli dzisiaj się z nią borykasz, to ty musisz zrobić coś takiego ze swoją głową, że ty nigdy nie doświadczysz biedy. Ktoś powie, ale ty doświadczasz biedy, tylko zamknij się. Tak musisz zareagować, zamknij się. Ja nigdy nie doświadczę biedy. Bieda mnie nie dotyka. Ona mnie nie dotyka. Ja jestem poza tym układem. Rozumiecie? Poszedłem na siłownię. Ja jestem jednym z tych, którzy ćwiczą bez słuchawek. Więc jestem łatwym celem. Polega to na tym, że można do mnie podejść i się podzielić swoją opinią na każdy temat. Jaka jest teraz sytuacja? Wiem, jaka jest sytuacja. Już nikt nie mówi o COVID-zie, wszyscy mówią o tym, jak Putin, co tam Putin, co z Putinem. I przede mną robię rozgrzewkę dopiero robię. Robię rozgrzewkę, 10 minut robię rozgrzewkę. Patrzy, idzie człowiek. No nie mogę uciec, bo robię rozgrzewkę, rozumiesz? Tak bym uciekł? W ogóle na inny sklep nie. Robię rozgrzewkę, przyszedł, ustał. Słyszałeś? Tak, słyszałem, mówię. Bo w ogóle wiem, o czym będzie do mnie mówił, nie? No, teraz to już mówi Niemcy, to nie wiadomo. Ja mówię, posłuchaj, zanim się rozkręcić, no nie? Zanim się rozkręcić, no. Nic nie mów, ja ci wszystko wyjaśnię. Jak już tu jesteś, to ja ci powiem. Rozumiesz? Ty mi nie mów. Bo ty nic nie wiesz o tym. Czemu? Bo ja wiem, że on jest w tym utopiony, a mnie w tym nie ma. Ja mam obiektywny ogląd, a on jest w tym utopiony. Jest utopiony w Putinie, tak jak był utopiony niedawno w COVID-zie. Rozumiem, że w Putinie jest utopiony teraz. Tak samo ludzie są, jak są w biedzie utopieni, tak? To teraz jest trudno, rozumiesz, tym ludziom powiedzieć, nie, zaraz, stop. To mnie nie dotyczy.
To jest tak jak z chorobą. Jeszcze ona funkcjonuje w ciele człowieka, ale człowiek mówi, nie, ona mnie nie dotyczy, ja jestem poza chorobą. Rozumiecie? Poza chorobą. Jak się czujesz? Rewelacyjnie, ale masz 48 stopni. Normalnie powinieneś, mózg ci się zagotować. Jak się nie robi? Nigdy nie było lepiej. Teraz o co chodzi? To jest mentalność człowieka zdrowego, tak? Takim ludziom albo w ogóle się nie przytrafiają choroby, a jeżeli im się przytrafia jakaś choroba, to ta choroba szybko od nich odchodzi. Rozumiecie? Po prostu jakby pyk, przelatuje coś przez nich, nie? Tak samo jest z biedą. Żyjemy w mentalności biedy, ale w naszych głowach nie może być tej mentalności. Bo żyjemy w tym kraju. Jeżeli masz służbę w tym kraju, to będziesz żył w tym kraju. Rozumiesz? I w tym kraju będziesz żył w mentalności takiej, jak jest ten kraj. Będziesz się musiał poruszać w tej mentalności. Ale to nie oznacza, że ta mentalność cię może dotknąć. Bo sprawiedliwy uniknie biedy. Rozumiesz, o co chodzi? Sprawiedliwy uniknie biedy. Co zatem stoi na przeszkodzie, aby mieć to uniknięcie biedy w świecie psychofizycznym. Drugi list do Koryntian 2:11. Znowu przykład z Nowej Biblii Gdańskiej. Abyśmy nie zostali oszukani przez szatana, bo nie rozpoznajemy jego zamiarów. Tak mówi ten tekst. Realnie. To jest najbardziej zbliżony do oryginału tekst. Abyśmy nie zostali oszukani przez szatana, bo nie rozpoznajemy jego zamiarów. Kiedy szatan jest w stanie oszukać człowieka? Kiedy nie rozpoznaje się jego zamiarów. My tutaj w Kościele staramy się systematycznie obnażać wszelkie działania szatana w Polsce. W duchowej rzeczywistości, ale przede wszystkim związane w ogóle z miejscem, w którym my funkcjonujemy. Tak? Bo szatan, on działał i będzie działał. Działa i będzie działał. W ogóle nic jest jakby nawet dziwnego, że tak w ogóle to nie jest dziwna rzecz, że on jest. Po prostu jest i koniec. Tak jak rozumiesz, ręka jest prawa czy lewa i szatan jest. Tylko on może oszukać tego, kto nie zna jego działań, kto nie wie, jaką on ma strategię, jak ktoś wie, jaką on ma strategię. Na przykład ja wiem, jaką ludzie mają strategię w jakichś tam dziedzinach, nie wiem, na przykład co jakiś czas w Nasielsku chodzi taki pan, on jest z Rumunii, z tych terenów rumuńskich, taki niewysoki, to jest Rumun. I ten niewysoki Rumun ma taką kartkę i on z niej czyta, że on ma dzieci, że on potrzebuje, on tak przychodzi, to jest taki mniej więcej człowiek, przychodzi otwierać, widzicie tej kartki, nie, przeczyta tej kartki. Tylko, teraz tak, ja pamiętam, on rozumie też po polsku. Jak przyszedł po moim nawróceniu pierwszy raz do mnie, tam do domu zapukał, ja tego pana Rumuna zaprosiłem, powiedziałem mu usiąść, ja temu panu Rumunowi powiedziałem Ewangelię i powiedziałem mu, co on ma robić. My tak. Czy chcesz oddać życie Jezusowi? Tak. Oddał życie Jezusowi. Rozumiecie, dostał wszystkie informacje. Pytam, skąd pochodzisz? Spod Ciechanowa. Dostał informacje, jak dotrzeć do kościoła, do Ciechanowa. Wszystko mu w ogóle dałem, w ogóle na tacy, no nie? Jak ten pan Rumun przyszedł do mnie po jakimś czasie drugi raz do domu, bo on zapomniał. I on mówi, ja mówię, on się patrzy. Pamiętasz? Ale, nie ale. Przyszedłeś do Jezusa. Do Jezusa. Dlaczego stoisz rok później z kartką przed moim domem? Rozumiesz? Trzeci raz, jak któregoś dnia przyszedł, otworzyłem drzwi, bo też zapomniał, natychmiast poszedł, bo on w ogóle, wiecie, on robi rundkę po tych miastach, tych ciechanowskich, widocznie to jest region jego funkcjonowania. Facet rozumiesz, żyje sobie w mentalności biedy i chce do tego wszystkiego, rozumiecie, wspólników. Wspólników do tego chce. Dajcie. Rozumiesz? Nie. Co mam robić? Nie wiem. Idź na rynek starego miasta, pomaluj się farbą, powstań tak.
Tak, mało jesteś, mało farby wyjdzie. Postoisz, nie ma bata, 300 dziennie. Jaki problem? Już ci daję rozwiązanie. Nasz brat w Chrystusie tak pracuje w Krakowie. Człowieku miesięcznie 6 000 nie schodzi. Kurczę. Tylko się nastoi, no. A jeszcze mu bonusy wpadają jakieś. Rozumiem, że co chodzi. Na przykład grupa pijanych Brytyjczyków. On stał z patelnią. A oni chcieli, żeby to patelnię ich walił. I po 10 euro dawali za każdy strzał. Z 1000 złotych zarobił. A nie podoba chodzić, proszę ciebie, i on zbiera, bo ma dzieci. I on nie pamięta, że on do Jezusa przyszedł, proszę ciebie, albo tak przyszedł. Ale przeszedł koło. Rozumiecie? Ja sobie tam go oznaczyłem, kolejny nawrócony. Rozumiecie, co chodzi? A on przeszedł koło. Problem polega na tym, że ludzie dają się oszukiwać szatanowi, że nie muszą mieć doświadczenia biedy. Oni się dają oszukiwać. Diabeł go mówi, ty musisz być biedny. Żyjesz w tym kraju, żyjesz w tej rodzinie, nic nie dał majątku. Rozumiesz, o co chodzi? Ty musisz tak żyć. Rozumiesz? Musisz tak żyć. Norbert jak funkcjonował pod wpływem ducha biedy, to rok czasu nie był w stanie zanieść papierów o dofinansowanie. O rok czasu leżały na regale człowieku dokumenty. Po roku wziął, poszedł pieniądze, żeby pieniądze mu zrobili dalej. Rozumiesz, co chodzi? Dlaczego? No bo w ogóle do głowy mu nie przychodziło, jak to? Ja? No ja? No ja, a kto? No ty! No ty! Jak każdy człowiek, no ty! Jesteś normalnym, Bożym człowiekiem. I po roku, no tak, no tak. No poszedł, wziął, dostał pieniądze, założył firmę, działa. No teraz. Mentalność biedy, rozumiesz, jest taka łatwa do wsadzenia w Polaka. Taka łatwa. Matka nic nie miała, ojciec nic nie miał, ja nic nie mam. Nikt nic nie ma. A jak coś mają, to się tłuką o to. Się duszą. Rozumiesz, o co chodzi? Gdy człowiek przyjmuje te oszustwa, to automatycznie otwiera się na doświadczenie biedy. Wystarczy przyjąć informację, że można być biednym i człowiek będzie biednym. Rozumiecie to? Tak samo jak, jeżeli w ogóle uważasz, że możesz się rozchorować, taką masz tego, że możesz się rozchorować. Że masz taką alternatywę, no tak. Jak się rozchoruję, to Chrystus mnie uzdrowi. Ty już masz problem. A gdzie jest twoja odpowiedzialność? A gdzie odpowiedzialność nowo narodzonego stworzenia w tym, żeby nie chorować? A gdzie odpowiedzialność, żeby być zawsze silnym? No tak, no tak, no tak, jak osłabnę, to mi pomogą. Nie, zaraz, stop! Dlaczego masz osłabnąć? Jak się zestarzyje? No dlaczego masz się zestarzyć? Jak to dlaczego? No dlaczego się masz się zestarzyć, nie rozumiem. Skąd pomysł? Młodość twoja objawia się jak urwa. Czemu chcesz się zestarzyć? Robisz założenie zestarzenia? Tak, czemu? Ja nie. Ja nawet taka cię powiedziałem, nie mów to mi dziadku. Ja sobie nie życzę. Jakby Bóg uważał, że dziadek stoi wyżej nad ojcem, to by nazwał się dziadkiem. Byśmy mieli dziadka w niebie. Ale nie mamy dziadka w niebie. Mamy ojca w niebie, amen? I nic nie stoi wyżej niż ojciec. Nic. I nikt. Babcia i dziadek są wtórniki. Ludzie, którzy pogodzili się z czym? Ze starością. Którzy nie przyjęli słowa z Izajasza, że młodość moja odnawia się jak orła. Nie przyjęli, się starzeją. Ich sprawa. Nie moja. Ja poza. Tak jak poza biedą, poza chorobą, poza wypadkiem, poza patologią, poza. Ja poza. Ja poza grzechem. Ja poza nałogiem. Ja poza. Choćby przy mnie setki tysięcy miały inne zdanie, rozumiecie? To ja mam takie zdanie, jak mówi Bóg. W mojej sprawie. W czyjejś nie. Ale w mojej tak. Rozumiecie?
na to dowody zapisane, jak ma wyglądać moje życie. I mam też zapisane, że moje życie to jest życie w obfitości. Bo Chrystus przyszedł po to, żeby dać mi życie w obfitości. A to jest przeciwna biedzie. A rozumiecie? Przeciwna. Ludzie nie rozpoznają oszustwa diabła i z automatu przekładają, ludzie wierzący, przekładają wiarę, która w nich jest, z Boga na diabła. W ogóle wiecie, co to znaczy, że ktoś przyjmuje mentalność diabelską, że może być biedny, to, że zaczyna wierzyć w to, że może być biedny. A wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Rozumiecie to? To są zasady. Tam nie jest napisane, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy w Boga. Nie. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Jeśli w coś wierzysz, to będziesz tak miał. Wierzysz, że możesz chorować, będziesz chorował. Wierzysz, że możesz się starzeć, będziesz się starzał. Wierzysz, że możesz być biedny, będziesz biedny, nie przejmuj się. Wcześniej czy później raczej to przyjdzie, bo wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. A sprawiedliwy mówi, z wiary żyć będzie, w co zechce. Sprawiedliwy mój, mówi Bóg, czyli moje dziecko będzie żyło z wiary, ale w to, co będzie chciało wierzyć. A rozumiecie to? To są głębie tych zapisów. Resztę to my sobie w głowie domontowujemy. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Mówię, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I od razu się odnosi do Boga. Nie, chwileczkę. Zależy, komu wierzysz. A może ty wierzysz diabłu? Jako sprawiedliwy Boży, nieśmiertelny, pełen mocy, uwolnisz całą twoją energię wiary, rozumiesz, w to, co mówi diabeł. I bardzo cię proszę, marsz. Sam sobie wywierzyłeś. Sam sobie zgotowałeś ten los. Sam sobie zgotowałeś. A słowo mówi coś innego. Ten cichy Bóg. Cichutki Bóg. A po drugiej stronie głośny diabeł. Wiecie, jak diabeł głośno krzyczy? Krzyczy całą kulturą naszą. Całym społeczeństwem, całą historią naszą. On krzyczy naszymi emocjami, on krzyczy doświadczeniem. To jest wielki krzyk szatana. Jest napisane, rozumiecie, że głupota, tak, ona nawołuje. Nawołuje, diabeł nawołuje. A tu jest cichy Bóg z drugiej strony, który mówi tak. Jesteś sprawiedliwy i bieda cię nie dotyczy. Cichy szept. Tu cały chaos. A tu cichy szept. I dlatego chrześcijanie mówią, a może by głośniej to nie powiedział, a może głośniej. Czym ma ci sztabą złota w łeb przywalić? Odznaczyć ci próbę złota człowieku. Teraz nie wiem, że jestem bogaty. Teraz to jesteś człowiekiem, który ma wstrząsienie mózgu. Co zatem masz? Objawienie Jana. 2,9. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. Posłuchajcie, co to jest za tekst. Bogaty to ktoś, kto ma duży majątek i duże dochody. Lecz to spójnik wyrażający przeciwieństwo. I teraz zobaczcie. Znam ucisk twój i ubóstwo. Co to znaczy, że znam? To znaczy, widzę, jaką masz mentalność. A rozumiecie? Religia nam to wszystko źle powkładała w głowę. Oni mówią tak, jesteśmy biedni, jesteśmy ubodzy. Bóg mówi tak, znam ucisk twój i ubóstwo. Bo to widzę. Widzę, jak żyjesz. Lecz, przeczenie, lecz, tyś bogaty.
może widać na prawo i lewo, że siedzisz w tym kanale biedoty, to nie oznacza, że to jest prawda. Bóg mówi, tyś bogaty. On mówi, to się dzieje, lecz tyś bogaty. Czy widzisz to? Tak samo jak jest człowiek chory, Bóg mówi, widzę, żeś chory, lecz tyś zdrowy. Rozumiesz? Lecz tyś zdrowy. Boże, trzęsie mnie. Lecz tyś zdrowy. Boże, gorączka. Lecz zdrowy jesteś. Kiedyś łącz Pan mi, jak dochodził do tego, rozumiecie? Do tego, o czym ja dzisiaj mówię, on dochodził lata temu, kiedy miał gorączkę, leżał w domu, on pochodził ze stronnictwa takiego ortodoksyjnego, która twierdziła, że Bóg błogosławi przez choroby i uczy różnych ludzi przez choroby, leżał w temperaturze, mało się nie wykończył i mówi, Boże, uzdrów mnie, Boże, tak Cię kocham, jestem Twoim sługą, Boże, uzdrów mnie. I dochodzi do niego, tyś zdrowy! Ale temperatura, Boże, tyś zdrowy! I wreszcie dotarło do tej głowy chińskiej. I wyleciał proszę Ciebie półnago przed dom, śnieg leżał, mówi, halleluja, ja zdrowy! I w ciągu jednego dnia chłop jak dom, na nogach. Czemu? Uwierzył Bogu. Do tej pory co robił? Wierzył diabłu. Diabeł krzyczał do niego jego chorobą. Tak samo diabeł krzyczy biedą ludzką. Biedą ludzką. Rozumiesz? Przez to zwariować można. To dzień świra, dwa można nagrać. Jak on do pensji odbiera, człowiek go tam liczy, tam jest 700 zł chyba w świecie i tak tam liczy, a mówi tak, tyle lat tego, tyle lat studiów, tyle lat tego, praktyka, to tam, proszę, mówi, idzie i to liczy w ogóle. Człowieku, wiesz o co chodzi, nie? Jakie to przełożenie, mówi, jakie, co to w ogóle jest, co ja zrobiłem w ogóle w swoim życiu, co to w ogóle jest za historia. Rozumiesz? Bóg mówi, że pomimo tego, co doświadczyłeś, być lub być może doświadczasz, jesteś bogaty. Bogaty. Religia, jak mówi o bogaczu, to tak jakby mówiła o szatanie. Od razu się zmienia w ogóle, wiesz, kaznodzieje w ogóle zmieniają twarz. Rozumiesz? Łatwiej, wielbłądowy przez spokojnie, niż bogatemu wejść do królestwa. Na koniec. Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie są tego nauczeni. Wszyscy potwierdzą, oprócz Rydzyka. Ja osobiście usłyszałem w swoim życiu dwie takie oficjalne wypowiedzi o tym, że pieniądze są od Boga. Pierwsza publiczna odpowiedź to jest pana Rockefellera, naszego brata w Chrystusie notabene. Druga to jest ojca Rydzyka. Nie wiem, czy to brat, ale filozofia ma prawidłową. W ogóle rozumiecie, o co chodzi. Jeden co przynajmniej nie opowiada o tym, że bieda jest cnotą. Ja go czasem słucham. Słucham, bo ja patrzę do jakiego stopnia, ale to jest nieważne. Nie słucham, bo to jest aktor dobry, to jest w ogóle aktor, to jest mistrz świata. Dlaczego tak jest, że mimo tego, co doświadczasz, jesteś bogaty? Drugi list do Koryntian 8:9. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Dokładnie, abyście przez ubóstwo Jego zostali ubogaceni. Wymiana krzyżowa. Wiara w wymianę krzyżową czyni w Tobie fundament do realnego doświadczenia bycia bogatym. Nam się należy bogactwo jak psu Buda. Od momentu naszego nowego narodzenia. Nie wiązanie końca z końcem, tylko bogactwo. I jeśli nie będziesz człowiekiem majętnym, to kiedyś z tego będziesz odpowiadał przed Bogiem, rozumiesz? On się o to zapyta. On cię w ogóle wyświetli ci tą wymianę krzyżową i się ciebie zapyta. To. Wszedłeś w to? No w to tak, a w to, no w to nie. A czemu w to wszedłeś, a w to nie? Dlaczego? Co ty uważałeś, że miałem gorsze chwile?
Ja tutaj bardziej cierpiałem, a tu mnie cierpiałem na krzyżu, tak? To jeden krzyż! Ta cała wymiana! Jeden krzyż! Ale jak się żyje w mentalności biedy, to się gloryfikuje i mówi, o, tu chodzi o niebo. Człowieku. Nie możesz w to wątpić. Musisz zrozumieć, że zbawienie od twoich grzechów to to samo, co zbawienie ci od biedy. To samo. Ta sama krew. Ten sam pot, te same łzy, te same gwoździe, to samo. To religia wbija do głów ludzi, że to jest różnica. Jaka to jest różnica? Jaka to różnica? To jest jedno ciało, to ciało pękło na krzyżu, rozumiecie to? To pękło na krzyżu ciało. Ciało człowieka za wszystkie grzechy i konsekwencje grzechów człowieka. W ogóle trwanie w biedzie to jest plucie na krzyż. To jest mówienie, nie, to nie potrzeba. Musisz się wyzbyć myśli opartych na twoich doświadczeniach z biedą w twojej przeszłości. Ja nie wiem, teraz jest inne doświadczenia. Musisz się wyzbyć wszystkich. Rozumiesz? Nie można, bo ja słyszałem różne rzeczy w swoim życiu, różne. Rzeczy absurdalne. Ostatnio nawet w necie aż mi się przypomniało, jak zobaczyłem, jak nie może mówiłem wam, może nie. Ojciec mówi do syna, jedz, bo dzieci w Afryce głodują. I taki obrazek na pół przedzielony i takie dzieci afrykańskie i mówią, jedz, jedz Jasiu, od tego będziemy mniej głodni. Stura. Ale tak się mówiło. Ja nie miałem tego w twoim wieku. Powinieneś to szanować. Powinieneś szanować. Masz buty? Powinieneś szanować te buty. Tak. Ty jesteś moim ojcem czy matką. To jest twój zasmarkany obowiązek buty mi kupić. Halo. Zapomniałeś, że jesteś ojcem czy matką? Sara jak przychodzi, po pieniądze do mnie, na przykład mnie, to ona mówi, ale to jest twój obowiązek. I się śmieje, i się uśmiecha ze swoim uśmiechem. To jest twój obowiązek, mi dać. Ja mówię, masz rację. Bo ja się uczę. Bo ja się uczę. Ja się powiedziałem, będziesz zarabiać, to będziesz pulać, wiesz o tym. Działkę. Dobra, ja mówię, w porządku. Może musisz złamać przekleństwo pokoleniowe, ja nie wiem. Może jest tak, że bieda została ci przekazana człowieku z mleciem matki. Że demony przyszły do twojego życia i człowieku, jak jeszcze byłeś w łonie matki, się urodziłeś biedny mentalnie od razu. Rozumiesz, o co chodzi? Potem cię rodzice, proszę cię, przeprowadzili przez tak zwany wzrost w biedzie. Gdzie to jest takie, pierwsza taka szkoła. Szkoła podstawowa biedy, rodzice ci wmówili, proszę ciebie, jak jest trudno, jak trzeba oszczędzać, jak trzeba po prostu w ogóle zaciskać pasa. Już się nauczyłeś, wszedłeś w dorosłe życie, w dorosłym życiu zaczęły się wyższe studia biedy w Polsce. Rozumiesz, co chodzi? I potem budzisz się, mówisz, kurczę, ale jasne, ale ja jestem wykuty w tym temacie. Jestem jak szczur normalnie w żelaznym sklepie. Jestem w stanie wytrzymać wszystko, ale ja potrafię wytrzymać. Ludzie, tylko mam dla was pewną wiadomość. Nie będzie potrzeby wytrzymywania jak szczury. Rozumiecie, o co chodzi? Nie w naszym przypadku. Nie. Nie będzie takich potrzeb. Te wszystkie pseudoprocze informacje, że będziecie się musieli modlić nad garkami, żeby w środku było jedzenie, to wszystko można wrzucić w kibel i spuścić wodę. Rozumiecie? Nie będziemy się nad tymi garkami modlić i przez wiarę w ogóle jedzenia tam ustanawiać. Rozumiecie? Bo nie będziemy w wielkim ucisku. Nie będzie też wojny jądrowej. Też jest taka informacja ciekawa. Rozumiecie?
Bo jest napisane jak wół, że ani siew, ani zbiór nie ustaną nigdy. Nie będzie takich potrzeb, żeby wytrzymywać. Natomiast musisz się ćwiczyć w tym, aby brać od Boga to, co on dla ciebie ma. Wytrwałość ćwicz, jak będziesz miał. Możesz ćwiczyć wytrwałość, oszczędność jak najbardziej. To są bardzo dobre rzeczy, będziemy o tym mówić. Ale nie u podstaw zjawiska. U podstaw jestem bogaty, dziękuję. I nie dlatego, że ja tak teraz chodzę i zakłamuję rzeczywistość. Chodzę pusty w ryj, rozumiesz, że to chodzi, nie robię nic ze swoim życiem i teraz nie, bo to w ogóle są bzdury. Charyzmatyczne bzdury. Człowiek, który ma mentalność bogatego człowieka, wstaje rano, otwiera oczy, rozumiesz, o co chodzi? I jawi się przed nim, tak? W jaki sposób zdobywać pieniądze, tak? On to wie. On się chce też tego uczyć dalej. Być może musisz, w cudzysłowie, sterapeutyzować rany zadane przez biedę. Może tak musisz zrobić w swoim życiu. Uświadomić sobie, że tak się stało, że do Boga powiedzieć, Boże, rzeczywiście ja zostałem tym pokaleczonym. Musisz rozbudować sobie mentalność bogatego człowieka. Mentalność bogatego człowieka. Nie rozrzutnego. Rozumiecie? Bo to się wszystko myli ludziom. Nie rozrzutnego. Nie kretyna, który kurczy, szasta pieniędzmi. Nie, to nie jest bogaty człowiek. Bogaci ludzie nie szast... Ja nie wiem, szastają jacyś tam bogaci ludzie pieniędzmi też. Natomiast to w ogóle normalnie ludzie, którzy zarabiają pieniądze, rozumiecie, to oni rozumieją, skąd one się biorą, wiecie. Bo oni są przy tym. Dzisiaj jak się patrzy na Rockefellera, mówi się, o miliarder, miliarder. Ten miliarder zarabiał miliardy w ten sposób, że razem z robotnikami ładował beczki z ropą. I na wóz się mieściło 6 beczek, a Rockefeller myślał, jak zmieścić 7. Żeby zaoszczędzić na transporcie. Proces mu wytoczyli człowieku w Stanach Zjednoczonych o, jak to nazywa, o monopolizację w ogóle paliw, tak? Natomiast rzeczywiście wtedy, kiedy on był u szczytu, to paliwo było najniższe, tak? A robotnicy pracujący przy produkcji paliwa mieli najwyższe zarobki, no. O co chodzi? I zarzucali, bo na biednych ludziach pieniądze kosisz. On mówi, nie, nie koszę na biednych ludziach pieniędzy. My ludzie to robią bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wiecie, kiedy to był człowiek? To był człowiek taki, że jego, jeden z jego dyrektorów na przykład, wszedł do pracy i powiedział, panie Rockefeller, ja naprawdę potrzebuję troszkę odetchnąć. On mówi, nie ma problemu. Weź miesiąc urlopu. Nie, dwa, nie, trzy. I dojechał do 7. Weź 7. Pensja twoja się nie zmieni. Idź na 7 miesięcy urlopu. Wrócisz, co miesiąc będziesz zdawał kasę, wrócisz, będziemy działać dalej. Inwestował w ludzi. Rozumiecie? I chodził po prostu i mówił, Bóg mi dał pieniądze, nie będę nikogo za to przepraszał. Za to przepraszam. Ale pracował ciężko. Od początku. Głową i rękami. Bo bycie bogatym nie oznacza bycie menelem. Niedojrzałym w ogóle dzieciakiem, który uważa, należy mi się. Żaden bogaty człowiek nie mówi, należy mi się. Tylko on mówi, mam. On mówi, mam, ja jestem bogaty. I teraz z tego miejsca zaczyna normalnie funkcjonować. Nie możesz bagatelizować stanu, statusu bogatego człowieka, twierdząc, że nie potrzebujesz bogactwa. Tak jak się u nas wielokrotnie mówi, ja nie potrzebuję tego. A to jeszcze wśród chrześcijan to jest jeszcze, to jest cały, ja tego nie potrzebuję. Dlaczego tego nie potrzebujesz? Czego nie potrzebujesz? Pieniędzy nie potrzebujesz? No to jak bo ja nie, bo ja powiem, człowieku, jak możesz nie potrzebować pieniędzy? Znaczy, że nie chcesz tych pieniędzy pompować w królestwo, ja rozumiem. Jak to nie potrzebujesz pieniędzy? Właśnie potrzebujesz pieniędzy. Bo ma zlecenie. 21 lat temu odebrałem zlecenie. Mam umowę zlecenie. 21 lat temu podpisałem. Umowę zlecenie. Mam szerzyć Królestwo Boże do ostatniej kropli krwi.
takie zlecenie odebrałem. I na to potrzebny jest szmal. Rozumiecie? Na to potrzebny jest szmal. I dlatego musimy mieć mentalność bogatych ludzi i dlatego, i żeby mieć pieniądze. Rozumiecie? Dlatego nie można o sobie inaczej myśleć. Nie można odwrócić kota ogonem tutaj. Musisz wypracować sobie mentalność bogacza. I na końcu 8 głównych przeszkód. Po pierwsze to jest brak poznania, czyli tej świadomości, o której tutaj cały czas mówimy. Po drugie to jest niedowiarstwo, czyli nie, no jednak nie, ja nie dowierzam temu. Nie dowierzam. Jak nie dowierzasz Bogu, no to nie wiem, no to... No nie możesz nie dowierzać Bogu, prawda? Nie dowierzasz Bogu, to jest żenujące na przykład. Już nawet tego inaczej nie określę. Po trzecie, musisz wyleczyć rany zadane przez biedę w przeszłości, jeżeli takowe. To musisz to zterapeutyzować. Na warsztat normalnie mam traumy związane z biedą. Załadowali mi taki materiał w życiu. Muszę coś z tym zrobić, Panie Boże, pomóż mi. Rozumiesz? Muszę z tego wyjść. Muszę pozamykać różne drzwi. Po trzecie, niska samoocena. Jak się nisko cenisz, rozumiesz o co chodzi? To też nisko cenisz swój portfel, to jest proste. Mi wystarczy. Ja taki biedny żuczek. Rozumiesz o co chodzi? Mi wystarczy. To jest czysto egoistyczne podejście. Antymiłosne. Ja się powiem, mi wystarczy, to jest antymiłosne. Tak. A więc niska samoocena absolutnie przeszkadza w byciu bogatym. Lęk przed porażką. Kolejna rzecz, jak się boisz porażki, to jak Agata cię mówiła, modliliśmy się, czy nie bój się porażki, porażka co to jest? W ogóle ludzie się jakby boją tej porażki, nie? Te same, nie wiem, boją się upadku, są ostrożni, boją się upadku. No, no kurczę, przecież ty musisz pędzić przez życie. Dlaczego? Jakby biegasz się bał upadku, to by przecież nie biegał. Nie zdobyłby mistrzostwa, by się bał upadku, by ważył każdy krok. On nie może ważyć każdego kroku. On musi pruć na złamanie karku do przodu. Rozumiesz? Bo inaczej co to będzie? A więc nie lęk przed porażką to jest wielki problem w bogaceniu się. Dalej to jest niechęć do rozwijania się. I to jest kolejny dylemat masy chrześcijan. Bo ja mam Chrystusa, ja mówię, weź się uczyć do szkoły. Rozwij się, weź jakiś kurs, czytaj książki. Rozumiesz? Rusz się w tą stronę. Co ty masz Chrystusa? Że co Chrystus? To Chrystus, że Chrystus ci będzie szeptał do ucha, co ty masz zrobić, jak ty masz pieniądze zarabiać, to Chrystus ci, to on nie ma lepszych rzeczy do roboty, tylko ci szeptać do ucha, rozumiesz takie rzeczy? On to rozwiązał globalnie, Chrystus. Rozumiesz, o co chodzi? Tak? Powiedział ci, dałem ci rozum, tylko uszy. Ludzie czekają, takie sobie świadectwa potem opowiadają, wiesz, ten usłyszał od Pana, że ma to kupić, a tamto sprzedać i to mu się udało, ja mówię człowieku. A jak ja znam takich ludzi, co w ogóle są ateistami i też w ogóle kupują i sprzedają, im się udaje, to co? To kto im szepcze do ucha? Też Pan, czy nie Pan, kto to im szepcze? Istnieje takie coś, jak analiza. Analiza. Człowiek ma mózg, może analizować. I wydarzy się troszkę rozwinąć, my się analizuje i jest dobrze. Natomiast uczyć się trzeba. Trzeba być na bieżąco. Bo jak jedno właśnie to takie dziwaczne historie, wiecie. 6. Niechęć do pracy. Niesamowita w ogóle historia wśród ludzi. Ja jestem bogaty. No to musisz mi to znaczy. Jak jesteś bogaty, to zasuwasz. To ty zasuwasz, rozumiem. To zasuwasz. A ja nie zasuwam. Nie zasuwasz? No to być może jesteś jednym z tych kilku procent na świecie, którzy otrzymali na przykład majątek od swojej rodziny jakiejś tam, nie? Bo to kilka procent miliarderów takich jest, nie? Dostali gdzieś tam miliard spadku i potem jeżdżą przez całe życie sobie, wiesz, nie? Się zestarzeją, gdzieś tam wydadzą pieniądze, wydadzą to, co dostali. No to są procenty tylko, wiesz, nie? Trzeba pracować. O tym będziemy mówili sobie za tym. I uważasz, że to jest chciwość.
chciwość zamyka cały peleton. Rozumiecie, to jest w ogóle taka królowa biedy. To jest królowa biedy. Ona w ogóle zamyka wszystko i z tyłu po cichutku sobie wszystko ogarnia. Chciwy. Chciwy, wiesz o co chodzi. Nie podzielę się z tobą, wiesz, bo mam tylko jedną kanapkę, bym miał dwie, tak się podzielić. Daj pół, a tu będę głodny. Nie, no nie będziesz głodny. Będziesz w połowie nasycony i ja będę w połowie nasycony i to się nazywa miłością. A jak zjesz kanapkę, to ja będę głodny, ty będziesz nasycony, rozumiesz o co chodzi? Ja się stanę twoim wrogiem i ci urwę łeb. Rozumiesz, to się nazywa piekło. Rozumiesz? Po prostu trzeba umieć to wybierać. Tak? Będę przynosił dziesięcinę do kościoła, jak będę miał dużo pieniędzy. Albo ma pieniądze i on przynosi dziesięcinę, nie dziesięcinę, tylko pięcinę. Ja pięcinę przynoszę, bo to i tak jest dużo. Ja daję więcej niż inni, ale to jest tylko 3% moich dochodów. Ty złodziej. To złodziej jest. Zwykły złodziej. Chciwus i złodziej. I to jest do pokuty. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to jest w ogóle ta królowa zamykająca cały peleton związany z tymi problemami z Chrystusem. Przyjaciele, dlaczego wam o tym dzisiaj mówię? Dlatego, że ta nasza łódź, rozumiecie, musi być. Musi być wzorem dla innych ludzi. Wzorem. Że tak jak jest napisane, że muszą się chwytać nas i mówić, u was jest Bóg. Jak się ciebie chwycę, to będę uzdrowiony. Jak twój cień na mnie spadnie, to będę uzdrowiony. Jak ty mi coś doradzisz, to będzie tak. Jak ty coś zrobisz, to będzie w ogóle tak. Bo jest napisane tak. Modlić się do was będą. Rozumiecie? Ja tego w ogóle nie wiem. Jak to? No tak to. Modlić się do was będą. Jako bogowie będziecie w społeczności. Kapłani. Wiecie, to jest kapłan? To jest człowiek, który jest przedstawicielem. Rozumiecie? Przedstawicielem ludzkości przed Bogiem. On przedstawia tą ludzkość, jakby ogarnia te rzeczy różne. Kapłani i prorocy. Stanie proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowa. Dziękujemy Ci, że Ty nas uczysz i że wskazujesz nam kierunek. Dziękuję Ci Boże, że Twoje słowa one pokazują nam, w jaki sposób mamy żyć i jak funkcjonować. To Święty, ja chcę, żeby Twoje słowa głęboko zapadały w nas. W każdego z nas. Chcę, żebyśmy je rozumieli. Bierzemy autorytet nad wszelkimi problemami demonicznymi, stojącymi na drodze rozumienia Twoich słów. I niczego z nich nie utracimy. Amen. Amen.